Dzień dobry. Nazywam się Mateusz Miśta. Mam 13 lat i chodzę do szkoły podstawowej numer 5 w Zawierciu. Chciałbym tutaj nadmienić, że i ja, tak jak Tomek, uwielbiam podróżować. Odkryłem wiele ciekawych, pięknych miejsc na tym świecie. Dzisiaj przedstawię moją opinię o tym, gdzie w następną wyprawę powinien udać się Tomek. Tomek zwiedził Londyn, całej Ziemi, poznał kultury wielu kontynentów oraz zwierzęta żyjące na nich. Według mnie w następną podróż powinien udać się w podwodne głębiny mórz i oceanów. Jestem pewien, że jeśli zabierze swoich przyjaciół oraz psa Dingo, znowu zachwycimy się ich niesamowitymi historiami. Dlaczego wybrałem podwodne głębiny? Według badań około 70% Ziemi jest pokryta przez morza i oceany, z czego tylko 5% jest odkrytych. Opisując więc akcję książki o Tomku, tego konkretnego tomu, będziemy trzymać czytelnika w napięciu. Nigdy nie będziemy wiedzieli, co się za chwilę stanie. Czytelnik będzie zaciekawiony. Bohaterowie będą mogli stawiać oko w oko z wielkimi potworami morskich głębin. Dzięki temu poznamy te fantastyczne historie na kartkach książki. Zachęcam więc Pana do napisania kolejnego tomu o Tomku w podwodnych głębinach. Proponuję więc tytuł Tomek i niesamowity podwodny świat. Może i ja w przyszłości napiszę kolejny tom przygód o Tomku? I może spodoba się spadkobiercom pana Szklarskiego. Dziękuję.